Popatrz, każdy z nas jako dziecko przeżywał różne rzeczy. Każdy z nas chłonął pewne rzeczy jak gąbka. I one zapisywały się w naszej podświadomości. I tak na przykład u tego pieska, który wszedł do tej zwierciadlanej czy kryształowej, lustrzanej komnaty i zobaczył wszędzie swoje lustrzane odbicie, czyli psa, który wystawia kły, który warczy, który jest gotowy do ataku, którego sierść jest zjeżona, gdy on pójdzie przez swoje życie, będzie takie właśnie psy spotykał, ponieważ to zapisało się w jego podświadomości. Co w naszej podświadomości? To jest taki bilet na przedstawienie, gdzie dokładnie to samo się wydarzy. Czyli jeżeli mamy zapisany w naszej podświadomości wzór, że ten świat jest negatywny, że na tym świecie są ludzie, którzy tylko nas chcą wykorzystać, zrobić nam krzywdę, którzy nas krytykują, wyśmiewają, którzy nas oszukują, to z takim wzorem będziemy mieć bilet na przedstawienie. Jestem tutaj na ziemi i spotykam takich właśnie ludzi. To jest jedno z praw wszechświata. Prawo, które jest tak bezwzględne, że aż trudno uwierzyć, jak niesamowity wpływ ma na wszystko wokół nas. Dlatego często będziesz obserwować ludzi, którzy opowiadają ci o swoim pechu, niepowodzeniach, o tym, że co wchodzą w jakiś związek miłosny, to ktoś ich zdradza i znowu zdrada, i znowu. Co wchodzą w jakiś związek biznesowy, to ktoś ich oszukuje, zabiera im pieniądze, mają same kłopoty. Tacy ludzie, gdy będziesz ich głęboko obserwować, oni mają właśnie ten wzór tego małego, negatywnego pieska. Ale to nie jest jakieś przekleństwo czy klątwa, która na nich ciąży. To jest tylko i wyłącznie wzór w podświadomości, który sobie zapisali, na przykład przejmując go od rodziców, wychowawców czy kogoś innego, kogo obserwowali. I teraz cały czas mają taki bilet na takie przedstawienie, dopóki nie potargają tego biletu, nie wyrzucą go i zamówią sobie inny bilet na przedstawienie pod tytułem Szczęście, spełnienie i mili ludzie. Bo tak ten drugi piesek, ten, który ma pozytywne doświadczenie, który wszedł do tej zwierciadlanej kryształowej komnaty i zobaczył wszędzie pieski, które merdają ogonem, które są gotowe do zabawy, które są do niego pozytywnie nastawione, tak on jak gdyby ma w sobie bilet energetyczny na przedstawienie pod tytułem spotykam tylko przyjemne pieski, przyjemnych ludzi, którzy merdają ogonem, czyli cieszą się, są gotowi do zabawy i jesteśmy razem bezpieczni. I teraz jeżeli mamy taki bilet, takiego nastawienia do świata, to automatycznie przyciągamy takie sytuacje.